Łowcy nazistów. Zamach na Reinharda Heydricha. Nazywali go Archaniołem Zła. Reinhard Heydrich był jednym z najbardziej znienawidzonych nazistów w okupowanej Europie. W jego umyśle zrodziły się szczegóły ostatecznego rozwiązania. Stworzył podwaliny Holokaustu, w którym zginęło 6 milionów Żydów. Żelazną ręką rządził okupowaną Czechosłowacją, wysyłając tysiące jej mieszkańców na śmierć. Jego ambicje nie znały granic. Marzył nawet o zajęciu miejsca Adolfa Hitlera. Sądził, że jest nietykalny. Tymczasem w Londynie specjalny oddział cichociemnych postanowił zgładzić Heydricha. Do Europy przerzucono grupę czeskich zamachowców, wyłonionych z tajnej armii Churchilla. Ich zadanie było proste. Mieli zabić Reinharda Heydricha. Łowcy nazistów zrealizowali plan. Jednak straszliwym kosztem. W akcie zemsty niemieccy żołnierze zamordowali setki ludzi. Powstało trudne pytanie, czy było warto? Maj 1942 roku. Wiosenny dzień w Pradze. Reinhard Heydrich, brutalny protektor części dawnej Czechosłowacji, opuścił swój podmiejski dom. Szofer skierował potężnego Mercedesa 320 w stronę Pragi. Heydricha czekał pracowity dzień. Wybierał się do Berlina na spotkanie z Hitlerem. Liczył na awans. Minęła 10 rano. Spieszył się, bo miał już godzinne opóźnienie. Miejscowi ustępowali z drogi, by nie zadzierać z groźnym protektorem. Jednak kilka kilometrów dalej czekali zamachowcy. Czterech agentów zaczaiło się na Reinharda Heydricha. Byli łowcami nazistów, czeskimi żołnierzami przeszkolonymi przez wywiad brytyjski. Chcieli zabić Archanioła Zła. Wiedzieli, że najprawdopodobniej sami przy tym zginą. Mercedes zwolnił na praskich uliczkach. Rozpoczął się łańcuch wydarzeń, który doprowadził do masowych represji i jednej z najokrutniejszych zbrodni wojennych. Auto weszło w ostry łuk. Tylko sekundy dzieliły Reinharda Heydricha od zamachu. Reinhard
Reinhard Heydrich przyszedł na świat w Halle niedaleko Lipska. Jego ojciec Bruno był muzykiem, podejrzewanym o żydowskie pochodzenie. Padł ofiarą prześladowań. Ta sytuacja bolała młodego Heydricha i doprowadziła go do obsesji na punkcie rasowym. Po pierwszej wojnie światowej w Niemczech zapanował chaos. Kraj był rozdarty. Dochodziło do walk ulicznych. Zewsząd wyzierała bieda i rozpacz. Heydrich związał się z prawicowym Freikorpsem, milicją patriotyczną walczącą z socjalistami i komunistami. Tęsknota za porządkiem sprawiła, że w 1922 roku wstąpił do marynarki wojennej. Uformowała go ścisła wojskowa dyscyplina. Podczas szkolenia kadetów w Berlinie poznał Wilhelma Canarisa, który na zawsze odmienił jego życie. Canaris wprowadził go w mroczny świat wywiadu. Heydrich wiele się od niego nauczył. Ci dwaj zostali przyjaciółmi i sojusznikami. Heydrich dobrze sobie radził w wojsku, ale zgubiła go nadmierna skłonność do kobiet. W maju 1931 roku zwolniono go ze służby za szarganie honoru oficerskiego po tym, jak przyrzekł małżeństwo dwóm różnym kobietom. Jedna z nich była córką wysoko postawionego dowódcy marynarki. Heydrich stracił pracę w dobie wysokiego bezrobocia. Zainteresował się działalnością Adolfa Hitlera. Partia nazistowska dała mu drugą szansę. W czerwcu 1931 roku otrzymał legitymację NSDAP z numerem 544916. Dawny znajomy zorganizował mu spotkanie z Heinrichem Himmlerem. Himmler był wpływowym dygnitarzem hitlerowskim. Dowodził SS, bojówką partii nazistowskiej stanowiącą osobistą ochronę Hitlera. Heydrich przypadł do gustu Himmlerowi, który postanowił wykorzystać jego doświadczenie szpiegowskie. Natychmiast zatrudnił 26-letniego byłego oficera wywiadu marynarki, młodszego od niego raptem o 4 lata. Na początku lat 30. w SS służyło już 50 tysięcy żołnierzy. Heydrich szybko awansował. Stanął na czele SD, Służby Bezpieczeństwa SS. Ten pierwszy nazistowski wydział wywiadowczy natychmiast przystąpił do zbierania informacji przydatnych do szantażu i zastraszania. Heydrich stworzył szczegółową kartotekę wrogów Partii Narodowo-Socjalistycznej, która ułatwiła potem zaprowadzenie rządów terroru. SD okazało się bardzo przydatne.
Styczeń 1933. Hitler został kanclerzem Rzeszy. Naziści przejęli władzę, archiwa Heydricha zaś umożliwiły szybkie namierzenie przeciwników. Wielu pobito, innych uwięziono albo zamordowano. W 1934 roku Heydrich stanął na czele tajnej policji Gestapo. Zdobył ogromną władzę. Wkrótce zyskał sympatię samego najwyższego wodza, Adolfa Hitlera. Regularnie bywał w Berghofie, prywatnej rezydencji Hitlera na zboczu Obersalzbergu. Za sprawą szefa SS Himmlera wszedł do najbliższego kręgu Führera. Spotykał się z nazistowskimi dygnitarzami i ich rodzinami. Na liście gości figurował minister propagandy Józef Goebbels, minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop i architekt Führera Albert Speer. Heydrich stał się ulubieńcem wodza, chętnie zaangażował się w działalność, która przyniosła największą niesławę reżimowi. Listopada 1938 roku to ważna data w historii. Noc kryształowa, Kristallnacht, podczas której splądrowano setki żydowskich sklepów i domów modlitwy. Zwiastowała nadejście mrocznych czasów. Na rozkaz Heydricha aresztowano 30 tysięcy Żydów. Wysłano ich do obozów koncentracyjnych, przeznaczonych do przetrzymywania wrogów państwowych. Były oficer marynarki awansował z politycznego wichrzyciela na urzędnika do spraw nienawiści rasowej. Hitler rozkazał SS bardziej systematyczne podejście do kwestii żydowskiej. Heydricha mianowano szefem sekcji żydowskiej w służbach bezpieczeństwa. Miał za zadanie zmusić Żydów do opuszczenia Niemiec. Utworzył Centralne Biuro Emigracji Żydów w Berlinie. Współpracował z Adolfem Eichmannem. Ten młody oficer SS zasugerował kilka sposobów oczyszczenia Rzeszy, w tym przesiedlenie Żydów na Madagaskar na Oceanie Indyjskim. Najczęściej jednak ofiary nakłaniano do wyjazdu za granicę. Posuwano się do przemocy i zastraszania. Ambicje terytorialne Hitlera doprowadziły wkrótce do bardziej złowieszczych działań. Wrzesień 1939. W Europie wybuchła wojna. Miłośnik czynu Reinhard Heydrich dostrzegł w niej nowe, fascynujące okazje. Pociągała go znacznie bardziej niż obowiązki biurokratyczne. Choć starszy od większości poborowych, w 1940 roku przeszedł szkolenie dla pilotów wojskowych. Chciał udowodnić, że członkowie SS są wyśmienitymi żołnierzami, a nie tylko bojówkarzami. W ciągu kilku miesięcy odbył prawie 100 misji bojowych nad Norwegią na pokładzie Messerschmitta 110.
Kiedy w 1941 roku rozpoczęto operację Barbarossa przeciw ZSRR, znów usiadł za sterami wbrew rozkazom przełożonego Heinricha Himmlera. Latał Messerschmittem 109 nad południową Rosją. Dostał kilka medali, lecz potem szczęście się odwróciło. Zestrzelono go za linią wroga. Zdołał wrócić do oddziałów niemieckich, ale już nigdy nie pozwolono mu latać. Wrócił za biurko, by zająć się najbardziej palącą kwestią. Żydami. Armie hitlerowskie podbijały wschodnią Europę. Zamieszkujący okupowane tereny Żydzi stanowili dla najeźdźców poważny problem. Przymusowa emigracja nie wchodziła w grę. Naziści postanowili więc ich wymordować. Oddziały SS zwane Einsatzgruppen wkraczały za wojskiem. Zaczęto od rozstrzelania tysięcy polskich Żydów. Jednak masowe mordy okazały się problematyczne nawet dla zbirów z SS. Taka liczba trupów obniżała morale żołnierzy. Potrzebowano bardziej zorganizowanego podejścia do sprawy. Heydrichowi zlecono opracowanie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej. W styczniu 1942 roku zwołał tajną konferencję w Wannsee na przedmieściach Berlina, by dopracować wszelkie szczegóły. Zasugerował eksterminację na przemysłową skalę, wymordowanie europejskich Żydów w komorach gazowych. Zaplanowano budowę wyspecjalizowanych obozów zagłady. Zlokalizowano je w Polsce. Treblinka, Sobibór, Bełżec, Majdanek i Auschwitz-Birkenau. W ciągu kilku godzin od przyjazdu do obozu umierało nawet 12 tysięcy ludzi. Heydrich zlecił organizację transportu więźniów dobremu znajomemu, Adolfowi Eichmannowi. Do obozów trafiali również radzieccy jeńcy wojenni, więźniowie polityczni i cyganie. Reinhard Heydrich kierował machiną śmierci. Miał na rękach krew 6 milionów Żydów. Został nagrodzony za swoją pracę. We wrześniu 1941 roku ustanowiono go protektorem Czech i Moraw, części dawnej Czechosłowacji zajętej 2 lata wcześniej. Traktował podległe mu tereny niczym własne latyfundium. Wprowadził metody zarządzania sprawdzone w SD i Gestapo. Nie domyślał się, że w odległym kraju wydano nań wyrok śmierci. W Wielkiej Brytanii powołano nowy czechosłowacki rząd pod przewodnictwem doktora Benesza. Przedstawiciele narodu, który jako jeden z pierwszych padł ofiarą hitlerowskiej agresji, będą zabiegali o przywrócenie niepodległości swojej ojczyźnie.
Od 1940 roku w Londynie urzędował czeski rząd na obczyźnie. Na jego czele stanął Edward Beneš, wygnany przez nazistów prezydent Czechosłowacji. Uchodźcy rwali się do walki. Czescy uciekinierzy od początku wojny walczyli w armii brytyjskiej. Premier odwiedził po raz pierwszy oddziały naszych sojuszników z Czechosłowacji. Towarzyszył mu prezydent Beneš. Przeprowadzili inspekcję wojsk i przyjęli defiladę. W 1941 roku pierwsza samodzielna brygada czechosłowacka liczyła 3300 żołnierzy. Przygotowywali się do wyzwolenia ojczyzny. W międzyczasie ochotnicy zamierzali podjąć bardziej niekonwencjonalne metody walki. W lipcu 1940 roku brytyjski premier Winston Churchill stworzył tajną agencję SOE, Kierownictwo Operacji Specjalnych. Formacja ta wspierała ruch oporu w okupowanej Europie i dokonywała aktów sabotażu. Nazywano ją Tajną Armią Churchilla. Agentów zrzucano ze spadochronami w głąb terytorium wroga. Nawiązywali łączność z Londynem i zbierali informacje wywiadowcze. Odbierali też zrzuty ton amunicji. SOE dysponowała niezwykle rozbudowanym arsenałem. Od pistoletów z tłumikiem, po zapalające walizki i papierosy, a nawet drażniący proszek i wybuchowe szczury. Najskuteczniejsze były 9-milimetrowe pistolety maszynowe Steny. Cechowały się sporą wytrzymałością. Łatwo je było rozłożyć na czas transportu. Stały się podstawową bronią agentów SOE. Pod koniec lata 1941 roku Beneša coraz bardziej martwiły posunięcia Heydricha w Czechach. Podczas jego rządów aresztowano tysiące ludzi. Rozbito ruch oporu. Większość więźniów czekał marny los. Przesłuchania Gestapo. Doraźne egzekucje. Lub podróż w bydlęcych wagonach do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, która także oznaczała wyrok śmierci. Równie bezlitośnie traktowano czeskich Żydów. Heydrich nakazał im nosić żółtą gwiazdę Dawida. Potem utworzył ogromne getto w Terezinie, w którym stłoczono ponad 140 tysięcy osób. Na początku października 1941 roku Reinhard Heydrich i Adolf Eichmann zwołali konferencję w sprawie żydowskiego problemu w Czechach. Heydrich proponował wysiedlenie i wymordowanie 90 tysięcy z nich. Eichmann nie widział przeszkód. Zanotował. Wykorzystamy sprawdzoną metodę. Każdy Żyd zabierze bagaż osobisty do 50 kg oraz prowiant na 2 tygodnie, co ułatwi nam zadanie. Heydrich kupił sobie spokój i ciche przyzwolenie reszty ludności, zwiększając racje żywnościowe i tępiąc czarnorynkowych spekulantów.
Szef hitlerowskiej propagandy Józef Goebbels stwierdził: Heydrich bawi się z Czechami w kotka i myszkę, łykają wszystko, co im podsuwa. W Londynie Benesz postanowił działać. Zwrócił się do SOE. Rozważano liczne operacje, w tym eliminację wpływowych czeskich kolaborantów. Wzięto też pod uwagę ważniejsze osobistości. Pojawiły się dwie propozycje. Karl Hermann Frank, sekretarz stanu i szef policji w okupowanych Czechach. Odpowiadał za prześladowania uczestników demonstracji studenckich z 1939 roku oraz śmierć wielu czeskich patriotów i intelektualistów. Drugim celem był jego zwierzchnik, Reinhard Heydrich. Zdecydowano się mierzyć najwyżej, w samego Heydricha. SOE przygotowała zamach. Do tej pory przedsięwzięto tylko jedną równie poważną akcję przeciw Hitlerowi. Operacja Foxley zakładała, że zamachowiec uzbrojony w karabin snajperski zastrzeli Führera podczas codziennego spaceru po Obersalzbergu. Niestety, Hitler był zbyt dobrze strzeżony. Zrezygnowano z tego pomysłu, uznając, że śmierć Hitlera tylko wydłuży wojnę. Tymczasem rząd czeski uznał celowość zamachu na Reinharda Heydricha mimo ewentualnych represji. Gdy Gnitasz umacniał swoją pozycję, nieświadom grożącego mu niebezpieczeństwa. Z czeskiej brygady wyłoniono 10 młodych mężczyzn, samych kawalerów. Szkolenie SOE obejmowało trening kondycyjny, walkę wręcz i ćwiczenia z ostrą amunicją. Ostatecznie wybrano 2 zamachowców. Jana Kubisza, byłego sierżanta z Moraw, który uciekł z kraju w 1939 roku. I Karela Swobodę, służącego w Legii Cudzoziemskiej. Rannego podczas ćwiczeń Swobodę zastąpił Józef Gabczyk, jego towarzysz z Legii. Misja otrzymała kryptonim Antropoid. W listopadzie 1941 roku zakończono przygotowania. Kubisz i Gabczyk szykowali się do zrzutu, lecz operację opóźniła kiepska pogoda. Wreszcie nocą 28 grudnia 1941 roku 7 czeskich komandosów wsiadło do bombowca Halifax. Pięciu towarzyszy Kubisza i Gabczyka tworzyło grupę operacyjną o kryptonimie Silver. Mieli zainstalować radiostację i rozszerzyć siatkę agentów, by usprawnić komunikację z Londynem. Pasażerowie bombowca należeli do 17-osobowego zespołu, który zrzucono w tym regionie w ciągu 2 miesięcy, by odbudować zdławiony przez Heydricha ruch oporu. Samolot skierował się nad Pilsno, 96 km na zachód od Pragi. Choć komandosów zrzucono daleko od pierwotnego celu w pobliżu Pragi,
znaleźli bezpieczne schronienie w jaskini. Kubisz i Gabčík skontaktowali się z ruchem oporu i wyjechali do Pragi. Zamierzali określić czas, miejsce i sposób śmierci Heydricha. Przygotowania trwały 5 miesięcy. Początkowo planowali atak na pociąg protektora. Wybrali nawet stosowne miejsce. Zamierzali wystrzelić pocisk przeciwpancerny, jednak nie potrafili ustalić, którym wagonem pojedzie Heydrich. Szukali dalej. Rozważyli możliwość wykolejenia pociągu, ale próby wykazały, że będzie zbyt wiele ofiar. Komandosi potrzebowali pomysłu. Tymczasem Heydrich wdrażał kolejny szatański plan. Pod pozorem walki z gruźlicą zamierzał skatalogować Czechów ze względu na rasę i narodowość. Interesowało go, jaka część populacji spełnia kryteria germanizacyjne. Wszyscy uznani za niepełnowartościowych mieli zginąć w obozach. Wiosną 1942 roku Kubisz i Gabčík obmyślili, jak dokonać zamachu. Obserwowali plan dnia i podróże Heydricha. Opracowali strategię. Ich zadanie budziło jednak spore kontrowersje. Inni agenci obawiali się masowych represji. Sprawy dyskutowano z Londynem. Radzono odwołać operację Anthropoid. Czeski rząd na uchodźstwie był głuchy na wszelkie argumenty. 20 maja Beneš dał cichociemnym zielone światło. Tymczasem Himmler odwiedził Heydricha w Pradze. Przeraziła go zbytnia pewność siebie podwładnego. Radził, by chociaż się przesiadł do opancerzonego auta. Heydrich zbagatelizował ostrzeżenie. Wierzył, że Czesi jedzą mu z ręki. Wkrótce zapłacił najwyższą cenę za tę brawurę. Zamachowcy byli gotowi do ataku. Ich plan rokował nadzieję na sukces. Heydrich mieszkał w wiosce 24 km od Pragi. Codziennie szofer wiózł go do siedziby władz w zamku na Hradczanach. Podczas tej podróży był najsłabiej strzeżony. Zamachowcy wybrali miejsce zasadzki u stóp wzgórza, gdzie Mercedes musiał zwolnić. Wedle planu, agent na szczycie wzniesienia wypatrywał nadjeżdżającego samochodu. Kolejny zamachowiec miał wtargnąć na jezdnię, by zmusić kierowcę do hamowania. W pobliżu przystanku tramwajowego czekało dwóch strzelców. Jeden chował pod płaszczem pistolet maszynowy Sten. Drugi ukrył w teczce przerobiony granat ręczny. Wybuchnie zamieszanie, więc musicie trafić za pierwszym razem. 27 maja Gabčík i Kubisz opuścili kryjówkę i pojechali do Pragi. Dołączyli do nich dwaj inni komandosi.
Józef Walczyk, stojący na czatach na wzgórzu, został zrzucony razem z nimi 5 miesięcy wcześniej. Wymknął się gestapo i dotarł do Kubisza i Gabczyka. Adolf Opalka, oficer SOI, przystał do nich kilka tygodni wcześniej. Do niego należało spowolnienie przejazdu Mercedesa, zanim wpadnie w zasadzkę. Zamachowcy zajęli stanowiska w praskiej dzielnicy Lipen. Gabczyk odbezpieczył broń. Kubisz przygotował granat. Zostało im tylko czekać. Z każdą sekundą rosło ryzyko, że zwrócą czyjąś uwagę. Wreszcie, tuż po 10:30, Walczyk zasygnalizował nadjeżdżającego Mercedesa. Chwilę później Opalka wszedł na jezdnię, zza zakrętu zaś wyłonił się tramwaj. Gabczyk wymierzył, ale pistolet się zaciął. Heydrich, zamiast natychmiast odjechać, kazał kierowcy zwolnić. Kubisz wyciągnął granat wsteczki. Ranny odłamkiem Heydrich zaciekle walczył. Kubisz rzucił się do ucieczki. Kierowca Heydricha ścigał Gabczyka. Ciężko poturbowany Reinhard Heydrich trafił do pobliskiego szpitala Bulowka. Siła wybuchu wbiła w ciało odłamki metalu, fotela samochodowego i strzępki munduru. Życie nazisty zawisło na włosku. Wieść o zamachu błyskawicznie dotarła do Niemiec. Ponoć przebywający w sztabie polowym Himmler zalał się łzami. 5 dni później odwiedził rannego w szpitalu. Początkowo sądzono, że Heydrich wyzdrowieje, lecz wdało się zakażenie. Zabrakło penicyliny i doszło do sepsy, czyli zakażenia krwi. Reinhard Heydrich zmarł 4 czerwca 1942 roku, 8 dni po zamachu. Jego trumnę uroczyście przewieziono ulicami Pragi. Mimo niechlubnej przeszłości Heydricha, hołd oddało mu wielu Czechów. Pogrzeb w Berlinie stanowił uroczystość państwową. Trumnę nakryto flagą ze swastyką. Dowódcą warty honorowej SS był sam Heinrich Himmler. Wygłosił też mowę pogrzebową. Führer złożył kondolencje synom zmarłego. Krążyły jednak pogłoski, że zamach był na rękę Himmlerowi.
Rzekomo z premedytacją pozwolił umrzeć Heydrichowi w wyniku odniesionych ran, by pozbyć się rywala. Ponoć lekarz Himmlera operujący Heydricha w Pradze zadbał, by pacjent nie wrócił do zdrowia. Bez względu na to, jaka była prawda, rezultat pozostał ten sam. Heydrich nie żył. Zabójców. Za pomoc agentom groziła się. Przez radio ogłoszono wprowadzenie stanu wojennego w całym mieście. Na dopadení pachatelů se vypisuje odměna 10 milionů korun. A manhunt was underway. Trwała obława. Do Pragi wkroczyły 3 bataliony wojska. 4,5 tysiąca żołnierzy i gestapowców przeczesywało miasto i okolice. Policja zbadała miejsce zamachu. Przygotowano szczegółowy raport. Starannie opisano zebrane dowody. Zamachowcy zostawili mnóstwo śladów, co ułatwiło pracę gestapo. Łowcy nazistów stali się zwierzyną. Wyświetlano specjalny komunikat. Kto zna majitele przedmiotu, które nyní podrobnie ukażemy? Apelowano w nim do Czechów o pomoc. Pokazano rower Gabczyka, jego płaszcz i zaciętego Stena. Ujawniono nawet typ granatu rzuconego przez zamachowców. Zawartość znalezionych teczek wyraźnie wskazywała na czeskich dysydentów. Zdarzenia, które potem nastąpiły, postawiły pod znakiem zapytania sens całej operacji. Naziści wybrali jako miejsce zemsty górniczą wioskę Lidice. Hitler nakazał zrównać ją z ziemią. Rozstrzelano wszystkich mężczyzn powyżej 16 roku życia. Zginęło 199 osób. Kobiety wywieziono do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück na pewną śmierć. Niemal wszystkie dzieci trafiły do obozu w Gneisenau. Wioska przestała istnieć. Los Lidic stanowi symbol okrutnych nazistowskich prześladowań. Tymczasem zamachowcy ukryli się w kościele świętego Cyryla. Niestety nagroda okazała się zbyt kusząca. Zdradził ich własny towarzysz. Karel Kurda wydał agentów w ręce Niemców. O 4:30 rankiem 18 czerwca otoczono kościół. Przez 2 godziny Kubisz, Opalka i Jarosław Schwarz walczyli z SS-manami, którzy mieli rozkaz pojmać ich żywcem. Po zakończeniu potyczki ciała wywleczono na ulicę. Czterech pozostałych agentów SOI ukryło się w krypcie. Prascy strażacy zalali ją wodą. Komandosi przeznaczyli ostatnie kule dla siebie.
Woleli zginąć, niż dać się złapać. Wypełnili zadanie. Heydrich, twórca złowrogiej kartoteki, odpowiedzialny za akty ludobójstwa, zginął. Czy jego śmierć coś zmieniła? Czesi nie sprawiali więcej kłopotów Himmlerowi. Niemiecka propaganda przedstawiała zamach jako ohydny występek, który pogrążył w bólu czeski naród. W lipcu 1942 roku premier z nazistowskiego nadania Jarosław Kretycz zniósł stan wojenny, przywracając normalne życie w Pradze. Agenci SOE nie odegrali większej roli w wyswobadzaniu kraju. Niemcy skierowali artylerię na miasto. Podczas sześciodniowych walk zabito ponad 2000 ludzi. Reżim nazistowski upadł po wkroczeniu Sowietów. Praga jest wolna. Koniec rządów niemieckich. Armia Czerwona zajęła miasto. Towarzyszy jej pierwsza armia czechosłowacka, która przeszła całą kampanię od Wołgi. W maju 1945 roku mieszkańcy Pragi rozpoczęli powstanie, by ułatwić działanie armii radzieckiej. Prezydent Czechosłowacji, dr Edward Beneš, wrócił do ojczyzny. Mieszkańcy Pragi witają zasłużonego polityka, który walczył o wolność kraju. Po 7 latach tyranii Czechosłowacja odzyskała niepodległość. Po pewnym czasie wróciły wątpliwości związane z zamachem na Heydricha. Zdrajca Karel Kurda stanął przed sądem i został skazany na śmierć. Wytropiono morderców z Lidic. 16 członków szwadronu śmierci Gestapo, który zniszczył wioskę, stanęło przed sądem. Ich zwierzchnik Karl Hermann Frank został osądzony i powieszony w 1946 roku. Wielu nie przyniosło to ukojenia. Los Lidic przypomina, jak wysoką cenę zapłacono za zamach. W odwecie za śmierć Heydricha stracono około 5000 Czechów. Bez wątpienia Reinhard Heydrich dostał to, na co zasłużył. Pozostaje pytanie, czy było warto. Wersja polska, Studio Volumen, tekst Marta Bem, czytał Paweł Straszewski.